Ale jedno jest pewne. Jesteśmy w sumie bardziej okrągli niż prości. No co? I tak jestem chudy. Białobroń? Co jest? Co to jest? Mówi Karol z buta po planecie. Dzień 24, godzina 9:20. Powoli pakujemy się do wyjścia. Leży tutaj sobie namiot, ale nie chodzi tu o to, że spałem pod namiotem w mieszkaniu. Pogoda jest średnio dopisująca. Nawet niebo już prezentuje się w taki sposób. Mam po prostu nadzieję, że z tego nie będzie jakiegoś większego deszczu czy coś takiego. Za jakąś godzinę wychodzimy także w drogę dalej. Kierunek Czechy. Jeszcze nawet nie do końca wiem, jak nazywa się miejscowość z przejściem granicznym, ale dojdziemy do tego. Godzina 10:50. Zmierzam już sobie powoli do wyjścia z miejscowości Czelać, z miasta Czelać czy coś takiego, należącej do tego całego katowickiego obrębu. Idziemy w stronę Czech. Patrzyłem mniej więcej trasę. Mamy jakieś niecałe 100 km do granicy czeskiej. Jest to 80 coś tam bodajże kilometrów. Ja poszedłem w drogę, Rafał pojechał do sklepu. Czy muszę zajść jeszcze do jakiegoś sklepiku malutkiego, do Żabki Otwartej w niedzielę, no i wyruszamy. Mówi Karol z buta po planecie. Godzina 11:20. Ciągle przewalam się takimi jakimiś bocznymi drogami osiedla. Jest to dalej Czelać. Z tego co kojarzę, to niestety będziemy musieli zahaczyć o kawałeczek Katowic, ale jeżeli chodzi o pogodę, o której wcześniej wspominałem, niebo prezentuje się właśnie w taki sposób. Jest całkiem pochmurno, ale z tego co póki co pogoda mówi i radary wskazują na to, że nie powinien padać deszcz, także powinno być dobrze. Jeżeli nie będzie dzisiaj padał deszcz, to tak naprawdę ten dzień może okazać się idealnym do takiego rodzaju przedsięwzięcia i przechadzek pieszych, ze względu na to, że nie ma upału, po drugie nie jest za zimno, no ale za zimno to na razie na pewno nie będzie. No ale też po prostu, jeżeli nie będzie padało, to po prostu będzie idealnie. Dwie ostatnie noce spędziłem u mojego brata Rafała. Właśnie tam, gdzie siedzieliśmy i głównie pracowaliśmy. I dałem odpocząć swoim przede wszystkim plecakom. Sobie przy okazji też. Także jak już nakładałem plecaki, to normalnie cieszyły się. Tęskniły za mną i lecimy dalej w drogę. No i tak, wychodzimy właśnie z Czeladzi. Wchodzimy do Sosnowca. Dalsza jazda. Nie dzieje się tu zupełnie nic. Nie różni się Sosnowiec, początek przynajmniej Sosnowca. Nie różni się jeszcze praktycznie niczym od tych wszystkich miasteczek albo większych wioseczek, które mijałem. Nie wiem, nigdy nie byłem w Sosnowcu, zobaczymy co jest dalej. No i mamy to, Katowice. Tak jest. Herb Katowic chyba, z tego co oceniam. Nie wiem jak to nazwać. Dopiero mijałem rzekę płynącą przez Katowice, która nie była korzystna nawet do pokazywania jej na rolce, bo była bardzo gloniasta i zielona, wręcz kaka. Wow, co za kontrast. Jestem w miejscu, które aż kuje w oczy. Mamy tutaj budyneczki, które wyglądają na budownictwo czuć nie z Oświęcimia dosłownie. A już po prawej stronie mamy szklane wieżowce, piękne duże wieżowce, jak jakieś główne siedziby Samsunga. W sumie to byłem całkiem niedaleko, bo jest to siedziba Fujitsu i prezentuje się w taki sposób. Mamy tutaj jakiś parking dla pracowników pewnie czy coś takiego, bo wieżowiec wygląda w taki sposób. I tutaj chyba najprawdopodobniej wylądowało coś w stylu, tutaj o, wylądowało UFO, tak patrzę. A tutaj widoczki prezentują się w taki sposób. Dach mamy w pełni z trawnika. Ten budyneczek jest to, z tego co czytam, Międzynarodowe Centrum Kongresu. Nie mam zielonego pojęcia co to oznacza, ale w każdym razie mamy to tutaj. O, jestem i ja. Także idziemy w tamtym kierunku, bo widziałem, że sobie ludzie chodzą na górze, a ja nawet nie wiem co tam się dzieje. No, tam wylądowało UFO chyba. W sumie to nie ma tutaj zbyt wielce nic niesamowitego, tylko się niepotrzebnie, można powiedzieć, zmęczyliśmy wchodząc na schodki. Mamy tutaj taki widoczek. O, jesteśmy na poziomie UFO. Idziemy zobaczyć co to jest. Jest tu jak widać
Mimo niedzieli bardzo dużo ludzi, już dawno nie widziałem takiej kupy ludzi w jednym miejscu. O, dochodzimy do UFO. Nie mam zielonego pojęcia już powoli, gdzie ja jestem, ale te widoczki prezentują się w taki sposób i widać tutaj już szerokiego wymiaru urbanizację. Nie wiem, czy zbliżam się do jakiegoś centrum w miasteczku. Tu chyba wygląda, że UFO okazało się być jakiegoś rodzaju bistro. Także idziemy dalej. Mówi Karol z buta po planecie. Zapytasz się może, Karol, czego ty tam leziesz? Bo odpowiedź jest taka, że ja nie wiem, gdzie ja jestem. Temu tutaj idziemy. Mam nadzieję, że wyjdę po prostu po drugiej stronie ulicy i dojdę do punktu wyjścia. Udało się wyjść po drugiej stronie ulicy, także przechodzimy teraz koło czegoś, co się nazywało jakiś stadion Ligi Śląskiej, coś w ten deseń. Także zmierzamy w stronę wyjścia miasta, nie wiem, którą dokładnie tutaj, to tutaj znowu będziemy musieli przechodzić pod ulicą, także lecimy, dojdziemy do tego czegoś pięknego, chociaż ja bardziej jestem zainteresowany kobietami niż kamieniami. I nie wiem, jak do tego doszło, tak po prostu, taka była droga po kolei, ale trafiliśmy właśnie na rynek w Katowicach. Tam się coś dzieje, także idziemy w tamtym kierunku, słyszę jakąś scenę, coś, nie wiem, idziemy to zobaczyć. Jest tu dosłownie mnóstwo ludzi. Powtórzę się jeszcze raz, dawno nie widziałem tylu ludzi w jednym miejscu. Tu się dzieje bardzo dużo. Jest kolorowo, widzę jakąś scenę. Panowie sobie grają w kosze, ja sobie idę. Z chęcią zostałbym trochę dłużej, ale jak będziemy się tak dalej kręcić, to ja z Katowic do wieczora nie zdążę wyjść, więc albo pokręcimy się troszeczkę dłużej. Myślę, że troszeczkę sobie tutaj odpocznę i popatrzę, co się dokładnie dzieje. Katowice, dzień 24. I doszło do tego. Mamy właśnie spotkanie z panem czy panią Kulą. W sumie trudno jest określić płeć, ale jedno jest pewne. Jesteśmy w sumie bardziej okrągli niż prości. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Myślę, że to by już wynikało z tego. Chcę z ręce. I co by tu zrobił? Dzięki. No i lecimy sobie, taka trasa. Niby to bezpieczne, niby nie. Nie jest za komfortowo, ale i tak było gorzej przed Katowicami, zanim jeszcze Rafał mnie odebrał. Mamy przed sobą taką drogę. Jeżeli chodzi o drogowskazy i naszych przyjaciół, mamy tam znak, który wskazuje na Mikołów. Jest tam 9 km i planuję tam normalnie jeszcze dzisiaj tą trasę zrobić. Następny po Mikołowie. Gdzieś tam pewnie w tych okolicach będziemy się powoli rozkładać. Następny cel po Mikołowie jest to Cieszyn. Jest to bardzo ważna miejscowość. Wkrótce wytłumaczę dlaczego. Tak jest. To. Nie wiem, troszeczkę wątpię, że będzie to widać pod słońce, bo jest bardzo niekorzystnie. Ale mamy tam znak, który mówi nam, że właśnie wychodzimy z miasta Katowice. I wchodzimy do Mikołowa. Miałem wspomnieć, dlaczego Cieszyn jest takim ważnym dla nas miejscem. Cieszyn jest miastem, który jego część leży po prostu w Czechach. I właśnie Cieszyn będzie miejscowością, przez którą będziemy przechodzić na Czechy. Myślę, że będzie to jutro, maksymalnie pojutrze. Nie jestem pewien z racji, że nie pamiętam ile było dokładnie tam kilometrów, ale będzie widać. Jest godzina 17:35 i powoli będziemy zabierać się
za szukanie miejscóweczki. Nie jestem w sumie tak naprawdę nawet zmęczony, bo pogoda jest po prostu idealna. Jakby wiaterek lekko popycha mnie do przodu. Mówi Karol, z buta po planecie. A teraz bomba kaloryczna, na lepsze samopoczucie. No co, i tak jestem chudy. No bardzo nie chciała, ale musiała no. Jest godzina 18.40, jestem w miejscowości Mikołów. Trzeba stąd jak najszybciej wybiegać, bo trzeba szukać miejscóweczki. Jest 19.30, minąłem miejscowość Mikołów. Jestem w miejscowości Wyry i szukamy miejscóweczki, bo powiem szczerze, że zaczynam się troszeczkę męczyć. Oczywiście w pierwszej kolejności, jak zawsze do strzału, lecą mięśnie kapturów. Zaczynają mnie już poważnie boleć, bo zrobiłem dzisiaj niezłą trasę dzięki tej pogodzie. Idziemy sobie jakąś polną drogą i mam nadzieję, że do czegoś to prowadzi, chociaż tak naprawdę to średnio to widzę. Zobaczymy. Je sobie zboża. Idzie sobie i nie boi się mnie. Nie wiem o co chodzi, bo patrzył na mnie. Ogląda się co jakiś czas i widzi mnie. Jest to koziołek, to jest samiec sarny. A to oznacza, że w pobliżu są bezpieczne tereny, że nie ma już tutaj ludzi. Wam już może wystarczy, a ja stanę i się jeszcze pogapię chwilę. Ogólnie w takich sytuacjach jak ta, jak zapuszczam się już wystarczająco głęboko, to powiem wam, że nawet lepiej mam w gotowości ze sobą białą broń. Co jest? Co to jest? Co to za miejscówka? Co tu się dzieje? Widzę koło siebie szerszenia. Mam nadzieję, że nie będziemy sobie nawzajem przeszkadzać. Znalazłem dziwną miejscówkę. Nie mam nawet zielonego za bardzo pojęcia, o co tu chodzi. To jest... Nie wiem, o co tu chodzi. No miejscówka na ognisko, okej, ale... Co to jest? Jak huśdawka, ale czemu nad ławką? Widzę nawet buta. Jest kompletnie w mchu. Nie wiem, o co tu chodzi. Są krzesełka i koszyki. A nie, to nie koszyki, to są pufki. Tutaj mamy jakiś ruszt. Co to jest w ogóle za miejsce? Jest dziwny sposób niepokojące. Idę zobaczyć, co dzieje się tam dalej. Ogólnie to chciałem się gdzieś w tym miejscu rozkładać. A pierwszy raz w tym sezonie czuję taki dziwny niepokój. Coś mi tu jest dziwnie. Jest godzina jakaś za 5:20, może już jest 20, ale to miejsce jest cholernie dziwne. No i postanowione. Mamy to. O, tutaj. To jest nasza miejscówka. Można zrzucać plecak. I zaczynamy. I zaczynamy się rozkładać. Muszę koniecznie zrobić zwiad okolicy. Bo tak jak mówię, jeszcze mi ten niepokój nie zdążył zejść, który narósł do maksimum. 2 minuty temu widzę kogoś z daleka. Widzę kogoś tam. Gdzieś tam daleko. Gdzieś tam jest. Coś mi tu nie gra. Zobaczymy. Kompletnie nie mam zielonego pojęcia, o co tutaj chodzi. Tam daleko. Tylko zacznę inaczej. Tutaj było miejsce, w którym zostawiliśmy swoje rzeczy i miałem się na początku niby rozkładać. A tam daleko, 180 stopni stąd, o tam gdzieś daleko, jest ogólnie droga. Nie wiem jaka droga, bo nie byłem tam i nie znam jej, czy to droga piaskowa, czy polna. Nie było tam jeszcze żadnego samochodu, ale do tej pory przechodziło, nie wiem, może z 50 już osób. To tu 2 osoby, to tam 1 osoba, tam 3 osoby. Jeździło może, nie wiem, przyjechało z 20 jeszcze rowerów. Dlaczego stąd idę? Po pierwsze, dlatego właśnie, że tam... Ja ich widzę, a ja mam słaby wzrok, a jeżeli ja ich widzę ze słabym wzrokiem, to oni też mnie widzą. Na rozpoznaniu terenu ogólnie znalazłem korzystniejszą miejscóweczkę. Jest osłonięta z każdej strony i pokażę wam mniej więcej, jak tam dotarłem. To
to jest jakaś kupa siana czy coś takiego, a jak tutaj tylko wszedłem, to od razu zobaczyłem tutaj, o, gdzieś był następny koziołek i od razu zauważył, od razu się zawinął. Także tutaj jest bezpieczne miejsce. Tylko nie byłem jeszcze za tą kupą siana, będzie trzeba jakoś przez to przeleźć. Niesmacznie mówiąc, widać też tutaj dużo odchodów roślinożerców, także myślę, że te siano jest już taką jakby swoistą ich tutaj miejscową, swoistą restauracją otwartą. Wydaje mi się, że tam jest ścieżka, która prowadzi mniej więcej gdzieś tutaj i tutaj wychodzi, bo tutaj rzeczywiście jest ścieżka. Idziemy zobaczyć, co tam jest. Tak jest. Tutaj będzie nasza dzisiejsza miejscówka. Rozkładam się, nie wiem, czy dobrze pokażę, bo to jest trudne. Gdzieś tam, gdzie będą niższe trawki, także dobranoc, chyba że jeszcze mnie coś zaskoczy, to może coś wyskoczy. Ła, dobranoc. Oni, tam ludzie, nie wiem, o co tu chodzi, tam następni, tam, nie mam zielonego pojęcia, o co tu się rozchodzi, ale jest tutaj chorba, kupa ludzi, którzy są na piechotę. O co tu chodzi w ogóle, co tu się dzieje, ja tu się nie mogę rozkładać. Widzę jakiś pomnik nagle, jakiś park mały. O tam jest jakiś pomnik i ławeczki. Idę zobaczyć, o co tu chodzi. Pomnik świętego Jana Ewangelisty na wieżysku. Skoro jest tu tyle, o. Następna, cała kupa ludzi tam jest. Ja po prostu idę spytać, gdzie ja w ogóle jestem i czemu tutaj jest tyle ludzi. Naprawdę, tak idę zrobić. Przepraszam bardzo, takie mam pytanko, bo ja myślałem, że ja jestem tak kompletny od ludzi, już miałem się zamiotem rozkładać, a tu kupa ludzi, jeden i drugi. Wie pan co, pan tu jest w takim trójkącie, tu są łaziska średnie, tam są górne, dolne właściwie, tam są średnie, a tam jest Mikołów. A, ja z tego właśnie Mikołowa tak odbiłem jakąś drogą polną, idę w końcu, już myślę, nie. O jest dzicz, nikogo tutaj nie ma, nawet z koziołki biegały. Tu pan właściwie, a tutaj tak doszedłem, wszędzie są miasta naokoło takie mniejsze. A. Ale może się pan rozbić tutaj, to nie jest problem. Dzień dobry, witam. O, nie problem. No, tutaj jest pola niemiara, także. Rozbić się, ja się rozbiła koło bunkrów tych. To takie bunkry pochowane. Tu jakby na przykład się wrócić, przed pomnikiem w prawo jest taka ścieżka w dół i tam po prawej jest taki bunkier. Przed pomnikiem w prawo? No tutaj. Bo ja jakby z lewej wyszedłem stamtąd. I tak już. A to pan od Mikołowa idzie? Tak, tak. No, no to od Mikołowa to pan tędy idzie? Tak. Myślałem, że kompletna dzicz, a tutaj... O, Marcio. Dzień dobry. O, a pan by musiał iść, no to moja... Ja bym poszła tutaj, nie do tej głównej drogi, tej takiej gminy, to są gminy. No tak. To przed tym jest taka ścieżka, ona będzie teraz zarośnięta, bo tam nie kosi. Tam jest taki bunkier, tam nawet jest taki sobie zrobili na tych rowerach wszystko, co Michał, wiesz? Tam sobie zrobili teraz tam takie ten. O. Ale tam jest fajnie, no tutaj co się tu dzieje? Stotina jest tam, dalej. Gdzie jestem? Co się tu dzieje? Pewnie się tak szedłem przez te drogi polne i tak patrzę, jak jest te właśnie te odciski polskich. Myślę, że już koniami tutaj jeżdżą. A, to myślę, aha, okej. Okay. Bo tu jest wielka stotina, a tam taka mniejsza jest, nie? Jest godzina 20:50. Znalazłem jakąś pierwszą, lepszą parę ludzi. To była chyba jakaś para małżeńska. Byli z dwójką dzieci. Dzieci były na rowerach. Oni sobie szli za rączkę, więc no co najmniej jakąś parą byli. Znalazłem dzięki nim miejscóweczkę, jako że popytałem mnie więc o okolice, opisali mi, jakie mniej więcej tereny by były warte mojej uwagi. Coś właśnie pogadaliśmy, o co mi w ogóle, że tak powiem, chodzi po wielkim skrócie. Mam następnych widzów, że tak powiem. Poleciłem oczywiście kanał Z Buta po Planecie. No i poszedłem właśnie szlakiem, ścieżką, którą mi polecali. Szedłem i doszedłem. Znalazłem idealną miejscówkę. Jeżeli nadal tutaj już od jakichś 20 minut nikogo tutaj nawet nie słyszałem. Jeżeli nadal tak zostanie, to będzie to idealna miejscówka. Dobranoc!